W sali lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu odbyła się promocja najnowszego tomiku poetyckiego Dolnośląskiej Grupy Literackiej Nurt pod tytułem Słowa, Kawa i Ciastka. Dolnośląska Grupa Literacka Nurt działa w Domu Kultury w Lubaniu od 13 lat. To naprawdę duży okres czasu. Przez te 13 lat spotykają się regularnie, miesiąc w miesiąc odbywają się tutaj spotkania. Przygotowują na te spotkania poezję i nie tylko, ponieważ pojawia się proza. Grupa Literacka zrzesza ludzi w różnym wieku, w różnych profesjach, emerytów, ludzi pracujących, których łączy jedno. Łączy po prostu miłość do poezji, do literatury, do tworzenia. W dzisiejszych zwariowanych, szybkich czasach poezja nie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, powodzeniem, natomiast ci ludzie kochają to, co robią, kochają swoją pasję i realizują się w tym. Dlatego wspieramy ich, umożliwiamy spotkania w naszej kawiarence i raz na dwa, raz na trzy lata wydajemy antologię, gdzie zbieramy poezję, zbieramy prozę poszczególnych autorów, tak, ażeby to ujrzało światło dzienne. Wiadomo, wydanie samemu pojedynczego wydawnictwa nie jest łatwe, natomiast tutaj we wspólnej antologii na pewno jest to prostsze i łatwiejsze, a my dzięki temu wzbogacamy się o wydawnictwo, które zostaje dla mieszkańców naszego miasta, dla gości, którzy odwiedzają nasze miasto i które promuje właśnie za pomocą poezji Lubań i jego mieszkańców, którzy kochają poezję. Każdy z członków grupy przed publicznością prezentował swoje utwory. Miejsce spacerowe na Kamiennej Górze to perełka w naszego miasta strukturze. Szlakiem wygasłych wulkanów przechadzać się będziemy. O pomnikach przyrody ożywionej się dowiemy. Nie każdy miał okazję widzieć krater po wulkanie. U nas na wyciągnięcie ręki, wręcz na zawołanie. Mówisz, chcę i masz. Z wnętrza go podziwiasz. A wokół cenny, urozmaicony drzewostan gatunkowy stanowi całokształt okazów parkowych. Jesiony, graby, klony i wszechobecne dęby to rodzime pomników przyrody zręby. Biegając czy spacerując alejkami licznymi będziemy się zachwycać drzewami egzotycznymi. Sosna wejmutka, amerykański tulipanowiec, orzesznik siedmiolistny, unikat, można by rzec. Ala ma kota, Ola ma asa. My, stare dziady, umarła klasa. Hej, boso mama i tata pląsa, Bobik naćpany po stopach kąsa. Mój świat oszalał, wali na odmyw. Buciokur duper ujada pokle. Putin ma guzik, trawa dwa, drąg. Mały kim śpiewa, a ja mam bombkę. Bum, 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 bum. Bum, tra-ra-ra. Jesień, bum, wrzesień, grzyby, a ja mam. Tomik uatrakcyjniły wiersze założyciela i pierwszego szefa nurtu Kazimierza Kiliana. To jest wydarzenie w życiu Grupy Literackiej Nurt, dlatego że jakby odmierza upływający czas. Co pewien czas wydajemy takie antologie i na tej podstawie można stwierdzić, jak się rozwijamy, jakie czynimy postępy na tym polu poezji. Cieszymy się, że już to kolejny któryś tam, nawet już nie pomnę, chyba czwarty, piąty zbiór wierszy. Autorzy indywidualnie również wydają swoje własne wydawnictwa, ale ten ma znaczenie takie, że wszyscy jesteśmy razem, tak jak to zresztą bywa na naszych comiesięcznych spotkaniach. W tomiku znalazły się m.in. utwory jednego z najstarszych członków nurtu, Huberta Chorbowskiego. Jest to kolejna nasza antologia i to zawsze jest wydarzenie, bo jednak tych kilkanaście osób z Lubania i nie tylko, z Dolnego Śląska, spotyka się raz w miesiącu w bardzo, bardzo przyjaznej atmosferze. Piszemy tak, jak umiemy. Jedni lepiej, w sposób bardziej wyszukany, inni prostym językiem,
ale nas wszystkich to cieszy. Inne grupy literackie, które znam, atmosferę mają różną, a u nas ta atmosfera jest wspaniała, dlatego że my się po prostu lubimy. Lubimy pisać wiersze, nie krytykujemy się. Jeśli nam się wiersz nie podoba, zwracamy uwagę, ale jest to tak zwana konstruktywna krytyka, nie krytykanstwo. I dlatego cały czas się trzymamy i mam nadzieję, że nurt będzie płynął i płynął i płynął w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu przez długie lata. Jednym z najmłodszych członków grupy jest Bogusława Socha. Dla mnie osobiście jest szczególnie ważne, dlatego że jest to moja pierwsza publikacja, pierwsza w ogóle w życiu. Ja jestem w grupie dolnośląskiej, literackiej grupie dolnośląskiej Nurt dopiero rok czasu. Także dla mnie jest to po prostu gdzieś też ogromnym takim zaszczytem. A grupa stanowi taką formę niezwykłego wsparcia. To są po prostu wspaniali ludzie. Ja tu nieraz mówię, że bez względu na to, jaki człowiek przyjdzie, to każdy zostanie zaakceptowany i jego twórczość również. I to jest właśnie taką niesamowitą siłą tej grupy. Promocję uświetnił kameralny koncert Joanny Bicz-Danio, a ponieważ odbyła się ona w słynne walentynki, artystka zaśpiewała najpiękniejsze szlagiery miłosne. No ponieważ mamy walentynki i spotkanie poetyckie, więc na pewno dzisiaj usłyszymy najpiękniejsze polskie piosenki o miłości, między innymi Agnieszki Osieckiej, w naszych autorskich aranżacjach. Zlecione ręce gdzieś na plaży, oczy błysk, wysłany w niebo krótki list, co krótka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. Na
i zapewne nic nie wiedzący, a zdradzony pies czyni się. Oh,
Dolnośląska Grupa Literacka Nurt powstała w styczniu 2006 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora MDK Kazimierza Kiliana, obecnie nurtem, który jest nieodzownym elementem kultury w powiecie lubańskim, kieruje Krystyna Sławińska.